Cześć, witajcie na kanale Moim Zdaniem.bez. Zapraszam Was dzisiaj na nowego vloga. Przychodzę dzisiaj do Was w totalnym nieungarze, ale czuję się tak, jak wyglądam, albo jeszcze gorzej. Ogólnie czuję się jak na kacu, strasznie mi boli głowa. W nocy w ogóle jakieś dziwne rzeczy się działy, bo ja zasnęłam wieczorem z młodą w trakcie jej usypiania. Potem wstałam chyba o 1:30 w nocy i poszłam spać po 3:00. Jeszcze raz. Także generalnie czuję się prawie jak po dyżurze w pracy, a nie jak po nocy w domu. I w ogóle chyba wychodzi zmęczenie z całych wakacji naszych, bo ja dzisiaj się czuję naprawdę jak na kacu, a nic nie piłam, totalnie. Mam problem, żeby ruszyć, żeby się obudzić, w ogóle żeby cokolwiek zrobić. Wstawiłam tylko jakąś tam pralkę, suszarkę i puściłam odkurzacz, bo to się robi samo. I położyłam się na kanapie, przeniosłam się po prostu z łóżka na kanapę. Ale tak mnie boli głowa i tak nie mam siły. Myślałam o tym, żeby ogarniać balkon, ale stwierdziłam, że nie mam siły i na dworze jest jakoś strasznie gorąco, więc generalnie siedzę tu w salonie pod klimą i to jakoś pozwala mi funkcjonować ledwo. Teraz sobie zrobiłam kawę i może coś przekąszę i może będzie lepiej, a najgorsze jest to, że po południu idziemy na squasha, a ja totalnie nie mam siły i nie wiem, jak ja się tam będę ruszać. Jutro jadę z młodym na basen, więc rano pobudka i zrywanie się i jazda na basen. A w niedzielę idę do pracy. Na szczęście tylko na 12 godzin, a nie na 24, bo jakoś muszę tak nabrać rozpędu po tym urlopie, ale po prostu tak mi się nie chce. Cieszę się, że dzisiaj mam taki dzień chillu, gdzie młoda jest w żłobku, bo jest piątek. Ja jestem w domu, Krzysiek już poszedł niestety do pracy. Jego pech, ale musieliśmy tak wrócić, bo już od dzisiaj ktoś zaczynał urlop inny i właśnie przez to tak głupio mieliśmy nasz wyjazd skrócony, że nie mogliśmy mieć wyjazdu później, ani dłużej. No w każdym razie ja jestem w domu i po prostu jest masakra. A teraz do kawy wzięłam sobie taką przekąskę, która do kawy zupełnie nie pasuje, bo jest na słono, ale ja się za tym stęskniłam, dawno tego nie jadłam. Jest to humusik i takie precelki solone. Kiedyś to kupiłam, zasmakowało mi, to jest i w Lidlu, i w Biedrze. Trzeba po prostu polować, bo nie zawsze jest. I w ogóle nie wiem, co jest grane i nie wiem, kiedy pojawi się kolejny film na YouTube, ale od wczoraj próbuję dodać na YouTube nowy film, który zmontowałam w trakcie wyjazdu, a jest jeszcze w ogóle sprzed wyjazdu, przygotowania do wyjazdu i nie mogę go dodać. Tak wolno się dodaje, jak jeszcze nigdy. Pytałam Krzyśka, czy nie mamy jakiegoś problemu z internetem. Próbowałam to i w domu po Wi-Fi, a my mamy chyba 3 rodzaje Wi-Fi w domu, i po kablu, bo niby po kablu internet zawsze jest szybszy. Nic po prostu nie idzie. W nocy mi się dodał 1%, od 6 rano do 12 dodało mi się 5%. Film jest takiej długości jak zwykle, 30 GB, nie jest to jakoś super długi film, ma 20 minut, a godzinne filmy mi się dodawały kiedyś dużo szybciej i nie wiem, czy jest jakiś problem po stronie YouTube'a, czy coś, już restartowałam nawet komputer, myślałam, że mój komputer coś blokuje albo coś, nie mam po prostu zielonego pojęcia, co się dzieje, nie wiem, czy to się dzisiaj doda, po prostu jest jakiś dramacik. Ja już się trochę ogarnęłam twarzowo i nie tylko. Czuję się też już trochę lepiej, rozruszałam się i jadę teraz na squasha. Także fajnie. Okazało się, że nasz trener dzisiaj jest, bo to było takie pod znakiem zapytania i było, że albo będziemy grać z trenerem jak będzie, albo będziemy grać sami, ale już nie odwoływaliśmy tej lekcji, bo mówimy, trudno, najwyżej sobie podbijamy sami, bo wiecie, jeszcze nagraliśmy babcie do młodej i tak dalej. Więc tak, ale dostałam info, że nasz trener jest, nie wyjechał nigdzie, także fajnie będzie lekcja. Przesyłanie filmu ruszyło trochę, nie wiem, co to były za problemy z YouTube'em, ale teraz jak wychodziłam z domu, to już było przepchnięte 50% tego filmu, także mam nadzieję, że do wieczora się jakoś doczołga. Ja już naprawdę po prostu tyle kombinacji i tyle prób, ile ja podjęłam dzisiaj, to masakra i myślałam, że to jest wina właśnie internetu, więc jedno Wi-Fi, drugie Wi-Fi, trzecie Wi-Fi, po kablu, nic nie szło. Potem podłączyłam mój telefon do laptopa, żeby internet szedł z telefonu, no i tak zaczęło kapać, ja mówię teraz, jak wychodziłam, to było 55%, zostawiam to przesyłanie, mam nadzieję, że do wieczora się to przepchnie. Także po prostu uwielbiam takie problemy techniczne, a film mam zmontowany od 2 dni, myślałam, że wczoraj pyk go dodam i właśnie od wczorajszego wieczora jakoś próbuję go dodać i nie idzie. A jeszcze mi się nasunęła taka refleksja, chciałam Wam powiedzieć o tym, jak przebiega nam ta podróż do Zakopanego. O Zosiu już mówiłam i o spaniu, natomiast o tym, jak mi było na tyle kanapie. Ja generalnie nie lubię jeździć na innych miejscach niż miejsce kierowcy, ale też nie lubię prowadzić samochodu
w trasie, nie lubię jeździć w nocy i generalnie ja w samochodzie wolę spać niż jechać. Taki za mnie kierowca. Myślę, że to pokłosie tego, że jako dziecko sypiałam zawsze w samochodzie oraz bardzo dużo zwiedziłam Europy razem z mamą i z Krzyśkiem autokarem i zawsze w autokarze spałam. Po prostu autokar rusza, ja śpię. Dziękuję, do widzenia. Ja mam nawet zestaw do spania, kiedyś wam pokazywałam, specjalne poduszki, kocyś i tak dalej. I po prostu ja jestem nauczona, że lubię spać w trakcie jazdy. Natomiast w samochodach mam ostatnio, z wiekiem mi się to nasila i podobno może się nasilać bardziej, bo mój chrzestny mi o tym powiedział, że jemu też się z wiekiem nasila. Coś takiego, że tak jakby uruchamiała mi się choroba lokomocyjna. Nie mam choroby lokomocyjnej tak ogólnie, ale jak jadę na miejscach innych niż kierowcy, to jest mi niedobrze. No więc bardzo byłam ciekawa, jak będzie w tym samochodzie. Tutaj ze względu na fotelik i tak dalej, nie do końca wygodnie jest jeździć z przodu, jak Zosia jedzie z tyłu w foteliku. Tak samo mamy w pozostałych samochodach, że jak... Ale bez sensu. Jak... W pozostałych samochodach i w Puncie, i we Fieście, jak fotelik Zosi jest z tyłu, to z przodu dla pasażera jest bardzo mało miejsca na nogi, dlatego my nie jeździmy we dwójkę z przodu nigdy, tylko wolimy usiąść z Zosią z tyłu. No i ja byłam ciekawa, jak to będzie. I jeśli chodzi o to auto, czyli o Toyota CHR, to ciężko się tu wsiada do tyłu, bo są małe drzwi i one tutaj u góry są bardzo nisko zakończone, bardzo ten dach nisko schodzi. Natomiast jak już się wsiądzie, to jest całkiem spoko. Byłam naprawdę zaskoczona, jak wygodnie mi się jechało. Miałam odpowiednio miejsce na kolana przy tym, jak ustawiony jest fotel kierowcy, czyli też tak jakby dla mnie, dlatego że my z Krzyśkiem nie przesuwamy sobie fotela przód-tył, bo nogi mamy podobnej długości. Krzysiek na korpusie jest wyższy ode mnie odrobinę, więc on zawsze przestawia lusterka. Lusterka sobie przestawiamy, ale na długość, jeśli chodzi o odległość do pedałów, nigdy nie zmieniamy sobie odległości siedzenia. W związku z tym, no powiedzmy, że tak jak na mój wzrost, czyli na 1,76 m, Krzysiek ma trochę więcej, to tak było ustawione siedzenie kierowcy, czyli dosyć mocno do tyłu, bo ja zazwyczaj siedzę dosyć mocno odsunięta do tyłu. W Puncie to było nawet na maksa do tyłu. No i z tyłu dla pasażera, który również jest wysoki, czyli 1,76 m, bo to ja, pozostało naprawdę sporo miejsca na nogi. I muszę powiedzieć, że ja oglądałam testy właśnie CHR-a, jak dwumetrowy pan wsiadał do tyłu i do przodu. I on też mówił, że jest spoko. W związku z tym naprawdę komfortowo. Dodatkowo, jeśli chodzi o te moje takie odczucia a la choroba lokomocyjna, to nie było tak źle. Teraz w drodze powrotnej trochę na serpentynach, tam na Zakopiance na początku trochę mi było niedobrze, ale to też dlatego, że ja się po coś schylałam, czegoś szukałam w torbie i to tak wszystko razem. Natomiast jak jechaliśmy do Zakopanego, to w ogóle nic mi nie było, bo trochę spałam w aucie i naprawdę czułam się dosyć komfortowo. Myślę, że to auto też jest cięższe, nim tak nie rzuca, naprawdę dużo stabilniej się jedzie i z tyłu te odczucia były naprawdę spoko. Jeśli chodzi o małe szybki po bokach, co jest, nie wiem dlaczego, przez wielu ludzi uważane za minus CHR-a, ja uważam, że jest to spoko, dlatego że na przykład Zosia miała ciemniej do spania i lepiej jej się spało. No i oprócz tego te szyby są dosyć mocno przyciemniane, więc słońce jej tak nie raziło i to, że one tak idą do góry i tam jest potem już ten słupek wysoki, no to też dzięki temu jej słońce nie raziło. Jak wracaliśmy w dzień, to ona jechała przodem do kierunku jazdy i fajnie miała cień na twarzy, także naprawdę spoko, tam tylko na kolanka i odrobinę słońca świeciło. Także nie musieliśmy w żaden sposób zasłaniać tych tylnych szybek. Ja słyszałam właśnie zarzut, że dzieciom jest ciemno, że ktoś się może bać. No nasza Zosia świetnie śpi, jak jest ciemno, także to jest akurat plus. I słyszałam taki zarzut, że nie można przykleić tych takich zasłonek gumowych z postaciami z bajki na tylne szyby. Nasze doświadczenia z takimi gumowymi zasłonkami są takie, że kupiłam jakieś tanie na Allegro i spadały w poprzednim aucie, na pierwszym zakręcie odpadły, więc jedną otworzyłam, drugie nawet nie wyciągałam z opakowania. No, sąsiadka pomyśli, że ją śledzę. No, całą drogę jedzie przede mną. I co ja jeszcze chciałam powiedzieć? Że spadały, że nie dawały cienia, że i tak skończyło się na powieszeniu pieluszki, jak potrzebowaliśmy zacienić Zosi tam z tyłu.
więc tak tradycyjnie wyszło. Dodatkowo czytam, że czasem zależy jakie kupicie te zasłonki, to może być niebezpieczne, bo właśnie jak odpadnie na przykład w trakcie hamowania, wypadku, to może jeszcze dziecko uderzyć. Jak jest ciężka taka na przykład roletka jeszcze z taką osłonką, więc to też wcale nie jest dobre. I poza tym ja uważam, że w tym aucie, zobaczcie jak mocno są przyciemnione te szyby, one są praktycznie czarne z zewnątrz, tu jest porównanie zwykłej i tej tylnej. Z zewnątrz są czarne, w ogóle nie widać co jest w środku, więc ja uważam, że nie ma potrzeby ich dodatkowo zaciemniać, a jeżeli ktoś ma potrzebę, to skoro one są niewymiarowe, to można powiesić pieluchę tradycyjnie. Przynajmniej jak wam pielucha spadnie, to dziecka nie zabije, tak? A z tymi roletkami to tak różnie bywa. Więc ja bym w ogóle tego nie rozpatrywała jako problem, że szybki są niewymiarowe, że nie można kupić do tego roletek i tak dalej, i tak dalej. Także z tyłu mi się jechało bardzo dobrze i myślałam, że jest dużo gorzej i nawet bardzo fajnie trzymają tylne siedzenia, bardzo się wygodnie siedzi, bo tutaj po boczkach też tak fajnie trzymają pasażera. Także naprawdę ja, gdzie nie jestem filigranową osobą, bez problemu sobie spędziłam tą podróż i było mi bardzo wygodnie i komfortowo. Tutaj w tym aucie nie ma klimatyzacji dla pasażerów z tyłu. On jest jednak tak projektowany raczej dla kierowcy i jednego pasażera tu obok. Jest klima dwustrefowa tylko dla tych osób z przodu, ale pomimo to przy włączonej klimie jak najbardziej z tyłu była dobra wentylacja, nie było nam duszno. Jak klima była tu puszczona z przodu, to do tyłu dolatywała, nawet aż zanadto. Także wszystko bez problemu. Jedyne co, to jak jechaliśmy w nocy, to ten tablet, który tutaj jest z przodu z nawigacją, bardzo mocno świeci. I ja muszę to rozkminić, czy on ma regulację jasności, albo czy w ogóle da się go wyciemnić, bo wtedy Zosia jechała tyłem do kierunku jazdy i dobrze, bo jakby jechała przodem, to by ją raziło. No właśnie, bo jakby ona jechała przodem do kierunku jazdy, to by ją raziło, ale Krzysiek jako kierowca też powiedział, że trochę go irytowało to, jak to mocno świeci, no bo ten ekran jest duży, tak jak tablet, większy od telefonu, świeci dosyć mocno, no i jednak to trochę przeszkadzało w trakcie jazdy. Także musimy to jeszcze rozpracować, ale spoko. Jeśli chodzi o spalanie, to Krzysiek jechał tym autem tak, jakby jechał normalnie i on coś mówił, że tam miał spalanie 6,8, a z powrotem chyba 6,3. Natomiast to było tylko spalanie na danej trasie. Ja teraz sprawdziłam spalanie całościowe. Przed wyjazdem było tym autem przejechane 1400 km i moje spalanie było 5,1 już. Natomiast teraz jest przejechane 1850 km i spalanie jest 5,5 litra takim dużym autem, gdzie na trasie, oprócz tego, że Krzysiek wcale nie jechał oszczędnie, to jeszcze jechaliśmy z autem obciążonym, z bagażnikiem dachowym, z boksem, gdzie zawsze z boksem spalanie jest większe. Można? Można. Prezentowanie, co Zosia dzisiaj przyniosła z babcią ze sklepu, a my byliśmy na squashu, a nasze dziecko w sklepie samo wybrało sobie takie coś. O! I teraz my po squashu, o przepraszam, odpijamy. O, jeszcze Zosia woła o kukurydzę. No to dobra, to pokażemy. Tu mamy takie gąbkowe paletki misie i piłeczka. I dziewczyny to przyniosły z Oshona. Także Zosia sama sobie wybrała. I śmiejemy się, że mamy tutaj już zestaw do mini squasha juniora i że Zosia już ćwiczy. Bo raz jej Krzysiek dał naszą rakietę squashową z piłką i już odbijali w domu. Na szczęście mam nadzieję, że jak tym będziemy odbijać w domu, to telewizor przetrwa i inne sprzęty. Także dwulatek już będzie ćwiczył, no to będzie pewnie zawodniczka. Nie ma za co, tak? Ja mam. A Zosia, gdzie chciałaś włożyć tą kasę przed chwilą? Pokaż. Pokaż, gdzie chciałaś spakować kasę? Tu, do torby, do mamy? Tak. No to włóż ją. Bo gdzie idziemy? Idziemy bim bim, tak? Tak. Czyli w języku Zosi na zakupy, do sklepu, bo w sklepie kasa fiskalna robi bim bim, jak się skanuje produkty. Więc bim bim to jest do sklepu. No i idę z własną kasą do sklepu. Teraz zrobiła to na moją prośbę, ale przed chwilą robiła to sama.
po prostu przyniosła tą kasę z salonu, wystartowała do mojej torebki i wsadziła. Co ty mi tam jeszcze niesiesz? Aha, kawę. I kawiarkę też mi schować do tej torebki? Czy mi zrobisz kawę? Ojej, ja się obawiam, że ta torebka będzie 150 kg ważyć. A czemu ty się tak pakujesz do mojej torebki? A mam to. Mam to zabrać wszystko, tak? A to? No to jest dzbanek do kawy. No. Ale my idziemy na lody. Nie wiem, czy będziemy pić kawę. Aha, że jakby nie było tam kawy, to zabieramy własną, tak? Tak. Okej. No, zaraz wszystko wywalisz, Zośka. Zrobisz mi kawę, to daj. O, dziękuję bardzo. Najpyszniejsza kawa na świecie. Dziękuję. Cześć, dzień dobry. Witam się z Wami w poniedziałek. Pełna energii, wyspana. I postanowiłam nie wylegiwać się dzisiaj do 10, tylko jest 7.15 i ja zaczynam działać. Jeszcze jestem w piżamie, ale już twarzowo zęby umyte, twarz w miarę odświeżona, bo nie pomalowana, ale odświeżona. I dzisiaj plan mam taki, że najpierw chcę ogarnąć balkon, póki jeszcze jest trochę chłodniej i mój balkon przed południem jest w cieniu, więc tylko przed południem mogę coś na nim zrobić, bo po południu tam jest po prostu smażalnia. Więc tak, najpierw muszę tam posprzątać, potem może pojedziemy po kwiatki, a później zobaczę, czy czasowo zdążę je dzisiaj posadzić, czy na przykład sadzić je będę jutro, ale to zobaczę. Plan jest taki po prostu, żeby odgruzować balkon, bo myślę, że wieczorami mieć te upały, fajnie by było z niego skorzystać, a tam znowu jest syf. Ja po prostu co, nie wiem, 2-3 tygodnie mam tam taki bajzel i taki syf, że masakra. No teraz nie było tam sprzątane od montażu klimatyzacji. Stała tam przez jakiś czas woda, więc podłoga jest niestety bardzo brudna i jest do mycia, no ale trudno. Także to jest plan numer jeden. A plan numer dwa dzisiaj to... Pierwszy raz w życiu wybieram się na botoks. Zobaczymy, jak to wyjdzie i co z tego wyjdzie, ale stwierdziłam, że już mam dość denerwowania się na moją lwią zmarszczkę. Bardzo mi przeszkadza ta zmarszczka tutaj na środku czoła. Ona powstaje głównie od tego, że ja na przykład jak mrużę oczy, jak mnie razi słońce, no to w tym momencie ta bruzda się tutaj powiększa. Ja niestety nad tą mimiką czoła nie panuję i nie kontroluję tego, żeby na przykład nie marszczyć czoła. Staram się pamiętać o okularach słonecznych, no ale wiecie jak to jest. Czasem też jak próbuję coś przeczytać, a nie mam okularów do czytania, no to tak skupiam ten wzrok i też mi się ta bruzda tu robi. No i potem bardzo groźnie wyglądam. Także plan jest taki, żeby przede wszystkim pozbyć się tego, a czy jeszcze coś będzie robione, to nie wiem. Zobaczymy, co pani doktor zasugeruje. Wybieram się do pani doktor Martyny Zbiciak-Nylec. Martynę poznałam kilka lat temu przez naszą wspólną znajomą Karolinę. Także Martyno, Karolina, pozdrawiam Was serdecznie. Namiary na gabinet Martyny mogę Wam zostawić pod spodem. Martyna też ma bloga i Instagrama, gdzie porusza takie tematy zdrowotne, właśnie z dziedziny dermatologii, medycyny estetycznej i tak dalej. No i od pewnego czasu ma własną klinikę medycyny estetycznej, także tam się dzisiaj wybieram. Ponieważ trochę znam Martynę, to mam nadzieję, że może uda mi się tam jakiś kadr nagrać dla Was, jakąś przybitkę z całej wizyty, z zabiegu. Zobaczymy, jak to będzie. No w każdym razie taki jest plan na dzisiaj i na pewno pokażę Wam się też po. Dlatego też chciałam Wam się pokazać dzisiaj przed pomalowaniem, żeby pokazać, w jakim stanie jest ta moja skóra. W zasadzie powinnam sobie zrobić peeling, ale nie wiem, nigdy nie byłam na botoksie, na takim zabiegu. Nie wiem, czy powinnam, czy to dobrze, czy nie. Wolę nie podrażniać tej skóry teraz, także już sobie darowałam ten peeling dzisiaj. Zobaczymy. No, a potem po południu jedziemy z Zosią na muzykę i mam nadzieję, że nie będę jakoś źle wyglądać po tym zabiegu, że dam radę wyjść do ludzi. Mam kwiatki. Jadę sadzić na balkon. Czy ja zajęłam właśnie całą windę? Być może, ale mam 40 litrów ziemi i musiałam się z tym jakoś zabrać.
Początek dnia był super. Udało mi się kupić kwiatki, tak jak widzieliście, posadzić je. Są już wszystkie na balkonie, tylko jeszcze 3 doniczki czekają na powieszenie. Także jak Krzysiek mnie je powiesi, to wam to nagram. Udało mi się posprzątać cały ten bajzel z sadzenia kwiatków, wykąpać się, umyć głowę, pomalować, wyjść z domu. No i właśnie w tym momencie mój plan legł w gruzach, dlatego że pewna idiotka zatarasowała wyjazd z osiedla, odcinając 4 bloki od możliwości dojazdu do głównej drogi, bo po prostu zaparkowała na środku pod klatką i tej osoby nie było ponad godzinę, dlatego że ja czekałam tam pół godziny, aż się ktoś znajdzie. Sprawa została zgłoszona na policję i na straż miejską, no ale zanim ktoś przyjedzie, to oczywiście wiadomo, szybciej znaleźliśmy właściciela tego samochodu, który tak idiotycznie po prostu zatarasował, a u nas na osiedle jest wąska dróżka, z boku są poparkowane samochody, a ten nie wiedzieć czemu, zamiast zaparkować wzdłuż dróżki, tak jak wszyscy, to stanął centralnie pod klatką. I na początku, ponieważ było mniej zaparkowanych samochodów, to jeszcze był jakiś przejazd, a później już nie. W tym bloku, do którego widziano, że wchodzi właściciel tego samochodu, jest ponad 40 mieszkań. Ja weszłam tam, zaczęłam domofonem obdzwaniać te mieszkania, ale doszłam do chyba 18 mieszkania i po prostu zanim się gdzieś człowiek tam dowie, kto to, czyje to auto i tak dalej, to masakra. Panowie, którzy sadzą u nas zieleń, stwierdzili, że to auto jest nawet otwarte i nawet mogliby pomóc je zepchnąć, bo stało na górce. No tyle tylko, że nie wiadomo, czy tam blokada na kierownicy i tak dalej, ale no po prostu co za idiotyzm, co za brak pomyślunku. Jakby w tym momencie miała przyjechać do nas karetka albo straż pożarna, to nie wiem, chyba by wynieśli to auto albo sami musieli spychać, bo nie było wjazdu na osiedle. W trakcie tego pół godziny, kiedy ja próbowałam wyjechać, to dwa auta oprócz mnie próbowały wyjechać z osiedla i chyba ze 3 albo 4 próbowały wjechać na osiedle i się nie dało, no po prostu kanał. Także ludzie, ja wiem, że jest gorąco, ale myślcie, naprawdę. A ta pani powinna dostać jakiś wysoki mandat za takie zerowe myślenie. Natomiast zadzwoniłam na 112, żeby odwołać to wezwanie, bo mówię, kurde, radiowóz przyjedzie, ja wzywałam, dostanę jeszcze ja mandat za nieuzasadnione wezwanie. Odwołałem to wezwanie, że kierowca się znalazł i odjechał z tego tarasującego wyjazdu, ale zapytałam, czy można ukarać mandatem właściciela tego samochodu, bo są podane numery rejestracyjne. No co pan mi powiedział, że ja musiałabym iść na komendę ze zdjęciem i na komendzie tak jakby zgłosić się jako świadek, no czyli dodatkowe załatwianie, to już chyba sobie daruję. Nakrzyczałam na tą panią. Trochę mnie ruszyło. Najpierw nakrzyczałam na jej 11-letniego syna, bo myślałam, że to ten synek tak zaparkował, bo się zapytałam, czy to jego auto i powiedział, że tak. Po czym pobiegł? I myślałam, że pobiegł po kluczyki, a się okazało, że pobiegł po mamusie. No więc przyszła mamusia, a ja nawrzeszczałam jeszcze na mamusię po prostu. Ona nie wiedziała. Ona po prostu nie wiedziała. No wiecie, ktoś staje na drodze wyjazdowej i ona nie wiedziała, że ona tarasuje wyjazd. No. Świetnie, teraz jeszcze z tego gorąca zawiesza mi się nawigacja. No i w zasadzie jestem już 15 minut spóźniona w miejsce, w którym miałam być, czyli na ten botoks do Martyny. I pisałam do niej, że się spóźnię, ale nie dostałam żadnej odpowiedzi. Próbowałam się tam do kliniki dodzwonić, ale nikt nie odbiera, bo chciałam zapytać, czy w ogóle jest sens, żebym ja tam jeszcze jechała. Dlatego, że miałam tam być na 14, a już jest 14.15, a mnie tam jeszcze nie ma i będę tam jechać kolejne 15 minut, czy spóźnię się ponad pół godziny. No chciałam zapytać, czy w ogóle jest sens, żebym tam jechała, czy mają poumawiane następne pacjentki, ale nie dostałam odpowiedzi, więc jadę trochę w ciemno, no ale tak mi głupio strasznie i po prostu jestem tak zła. Jedna sąsiadka nam mówiła, że chyba będzie wzywać taksówkę, bo miała też gdzieś jechać i swoim autem też nie mogła wyjechać z osiedla. No ale wiecie, zanim by mi taksówka przyjechała, zanim bym dojechała tą taksówką, to i tak bym była spóźniona, i tak bym była spóźniona po prostu. No więc możecie ją zobaczyć po raz ostatni moją twarz bez żadnych ingerencji i bez botoksu. O, tutaj sobie zmarszczę czoło, chodzi generalnie o tą zmarszczkę, a co jeszcze to zobaczymy. Specjalnie sobie teraz zrobiłam bardzo lekki makijaż i nie mam korektora pod oczami, bo chciałam też, żeby Martyna zobaczyła właśnie te moje cienie pod oczami, czy można coś z tym zrobić. Wiem, że czasem się to jakoś wypełnia, żeby nie było tego widać. Zobaczymy, ale najpierw muszę tam dotrzeć. Zajebiście. A
potem muszę wrócić i muszę jeszcze dzisiaj coś omieszać na muzykę, także ekstra. Ja już po w samochodzie, pada mi bateria, ale mam nadzieję, że coś mi się udało nagrać. Zostawię Wam namiary na panią doktor i na gabinet pod filmem, bo naprawdę super, bezboleśnie, szybko, miło i przyjemnie. Także jeżeli jesteście z Katowic lub okolic i chcecie sobie coś poprawić i upiększyć, to wpadajcie do Martyny. Naprawdę warto. Ja teraz będę czekać na efekty tego, co zrobiłyśmy u mnie dzisiaj, czyli botoksu na czoło. Za około tydzień, 3 do 5 dni ma się pojawić efekt, także mam nadzieję, że będzie super. Za 3 tygodnie mam kontrolę, a oprócz tego jeszcze mam nadzieję, że z moimi rękami coś się uda zrobić, bo Martyna przepisała mi steryt i krem. Także mam nadzieję, że w końcu przestanie mi pękać skóra, bo podobno to jest jakieś uczulenie, tylko nie wiadomo na co. Dobrze. I teraz w tym upale próbuję się nie ugotować i jadę. Gdzie jadę? Do domu jadę. Nie, jeszcze muszę po drodze chleb kupić. Także będę się znowu przebijać przez korki w Katowicach. Uwielbiam to. A, bo ja z tego wszystkiego Wam nie powiedziałam w końcu, co było u mnie robione. Więc mam botoks na całym czole. Nie tylko na lwiej zmarszczce, ale całe czoło. A za czas jakiś będę miała też niwelowane cienie pod oczami. Ale Martyna powiedziała, że czeka teraz na jakiś super preparat i jak on przyjdzie, to wtedy mi go poleci. Także dzisiaj cieni pod oczami żeśmy nie robiły. Natomiast całe czoło. No i ja już nie mogę się doczekać efektów. Szybka zmiana stroju, zapakowanie bobasa, szybka bułka w domu i teraz lecimy na muzykę. Jak widzicie, moje czoło już prawie bez śladu po ukłuciach. Trochę mi się kręci w głowie, trochę czuję jakieś mrowienie, ale generalnie nic mi nie jest. Zosia tutaj. Natomiast... Martyna posmarowała mi czoło filtrem, dlatego ono się świeciło wcześniej, a teraz ja sobie to delikatnie przypudrowałam po prostu, żeby się nie świecić i to wszystko. I już dzisiaj nic nie będę robić, nie malowałam się i tak dalej. Co jest przeciwwskazaniem? Sauna na pewno. Natomiast ja nie chadzam do sauny w ogóle. A my sobie teraz lecimy na muzyczkę. Upał jest niemożliwy. Moje auto pokazuje, że na dworze jest chyba 29 stopni. Także dziękujemy Panu Bogu za klimę w aucie, dziękujemy Panu Bogu za klimę w domu. Bardzo się cieszymy, że udało nam się ją przed latem zamontować. I w te oto tropikalne upały bardzo nam się sprawdza. Ja dzisiaj zaczęłam zbierać w ogóle z niej wodę, dlatego że ona ma odpływ na balkonie. No i do tej pory to się tak lało. Natomiast panowie nam powiedzieli, że można podstawić wiaderko albo doniczkę. Ja podstawiam dzisiaj dzbanek i zastanawiałam się, co mogę z tą wodą zrobić. No i okazuje się, bo byłam ciekawa, czy ta woda będzie zimna, czy ciepła. Ta woda jest zimna, więc podlałam nią kwiatki, bo jak była ciepła, to by się nie nadawała do kwiatków. Trzeba by ją wystudzić. Natomiast ta woda jest zimna, więc podlałam nią kwiatki, ale tej wody się dzisiaj nadbierało tyle, że teraz jak wróciłam po 2 godzinach do domu, to mi przebrało dzbanek, więc podstawiam wiadro. Ale to taki tip, jeżeli macie klimę na balkonie, to można tą wodę zbierać i jeszcze jakoś wykorzystać. Ja kiedyś się zastanawiałam nad powtórnym wykorzystaniem wody z suszarki bębnowej. Ale znowu jest taki problem, że...
wtorkowy, dzień dobry bardzo. Zabieram Was teraz na balkon i pokażę Wam efekty wczorajszego mojego sadzenia. Teraz jeszcze się przebiegłam i zamontowałam kule nawadniające, bo wczoraj już tego nie zdążyłam zrobić. Podlałam kwiatki i na razie pierwsza noc żyją. Zobaczymy jak długo w tych upałach, także zapraszam Was na balkon, póki kwiatki są w stanie idealnym. I tak oto prezentują się moje kwiaty. Tam na ścianie mamy 3 doniczki. Tu oczywiście jeszcze muszą przyjść poduszki, ale jeszcze są w komórce lokatorskiej. No i nawet z tym agregatem się wszystko mieści, także nie ma dramatu. Tu mi został jeden koleus za dużo, więc go sobie tak postawiłam na stole. A tutaj jest wiadro, bo zbieram tą wodę z klimatyzatora, ale wczoraj mi przebrało dzbanek, więc do wiadra. I tak się prezentują kwiatuszki. Tutaj mamy same pelargonie koralowe, a tutaj posadziłam białe i te białe są z koleusami. Myślałam, że w każdej skrzynce będzie jeden koleus, dlatego mi jeden został, bo kupiłam 3, ale ostatecznie dałam koleusy tylko do białej skrzynki, bo tutaj te kwiatki były jakieś mniejsze. No i tam mamy trzecią skrzynkę. Te kule nawadniające może nie wyglądają jakoś super, ale mam nadzieję, że będą działać. O, i już proszę jakiś robaczek przyleciał do kwiatuszków. Także tak się to prezentuje wszystko. Uważam, że całkiem ładnie. Te kule, jak widzicie, dałam po 2 do każdej skrzynki, bo te skrzynki mają podziałkę i to jest tak jakby osobna ziemia tu i osobna tu. To się nie łączy. Zobaczymy, czy wystarczą 2 kule, czy na taką długą skrzynkę potrzebna będzie na przykład jeszcze jedna kula z drugiej strony. Mam jeszcze kilka kul w zapasie. Zobaczymy. Na razie jest 11 i na moim balkonie jest przyjemnie, bo jest cień, także ja chyba się skuszę i dzisiaj zjem sobie śniadanie na balkonie.